Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na partię Polaka Jana Krzysztofa Dudy z Mistrzem Świata Magnusem Karlsenem. No, ci panowie rozegrali już ze sobą kilka partii w swoim życiu. Szczególnie każda partia z Mistrzem Świata dla Janka to jest na pewno jeszcze cenna lekcja. Tata Steel, bardzo silny turniej. Janek. Gra tam na razie dobrze. Jest to runda trzecia, gdzie się spotyka z Magnusem Karsenem. No i zobaczmy, jaki był przebieg tej partii. Myślę, że kibice tutaj mocno trzymali kciuka za Polaka, ale muszę też powiedzieć, że Janek no, jest już czołówką światową, więc na pewno jest ma duże oczekiwania mamy wobec jego wyników, jego gry. no Zobaczmy, jak potoczyła się ta partia ze świeżo upieczonym mistrzem świata, to znaczy obrońcą... Ty obrońcą tytułu Mistrza Świata Magnusem Carlsenem. Dobra, dosyć gadania, wstępu, jedziemy. E4 zagrał Janek, E5 zagrał Magnus Carlsen. To ciekawe, Janek też potrafi zagrać D4 i C4. Widzieliśmy to nieraz w tych partiach, ale tutaj na Carlsena przygotował prawdopodobnie Partię hiszpańską, tak też się dzieje, bo Carlsen ostatnio w ogóle i w meczu o Mistrzostwo świata gra E5 i skoczek C6. W zasadzie cały czas na E4 gra E5 i cały czas to katuje. Aż dziwne, że na przykład nie zagra posunięcia C5, czy jakiejś ostrej, sycylijski, ostrej sycylijskiej. No ale dobrze, to jest wybór jego. Goniec zagrywa na B5, A6. Tutaj przypomnę tylko tak bardzo szybko dla początkujących zawodników, że bicie. Oczywiście teraz jest możliwe, ale po wybiciu na D, D na C6. Bicie na e5 jest fatalne, dlatego że jest hetman d4, trzeba uciekać tutaj i po takich wymianach pozycja czarnych jest lepsza z uwagi na parę gońców, ale to już powtarzałem wielokrotnie, parę gońców, król zderoszowany, same plusy dla czarnych w tym momencie. Więc po ruchu a6 goniec zagrał tutaj na a4, skoczek zagrywa na e6, na co biały odpowiedziały Roszado. i Magnus Carlsen zagrał goniec na e7. Przypomnę tylko, że jak tutaj skoczek zbije na e4, to jest jeden z możliwych wariantów, jakie występują właśnie w Hiszpance i tutaj najlepszym ruchem jest zagranie D4. Chodzi o to, że chcemy odsłonić tutaj linię na króla. Tutaj najlepszym rozwiązaniem w zasadzie jest jedno z lepszych rozwiązań, to jest na przykład b5, d5 i tak dalej, ale jeżeli czarne by zbiły, to tutaj wieża e1 i na przykład po ruchu d5 skoczek d 4 Warto sobie tę pozycję przeanalizować, to jest ciutkę lepsza ciutkę, nawet ciutka więcej niż lepsza dla białych. Zdecydowanie tutaj jakieś opcje f3 istnieją, więc trzeba uważać, ale ja na Hiszpańce się aż tak y, nigdy nie zagłębiałem, więc specjalistów w tym debiucie absolutnie nie. Jestem i teraz tak po roszadzie białych. Goniec zagrywa na E7, wieża E1 broniąc pionka. Posunięcie B5. Goniec musi oczywiście uciekać. No, i na przykład Magnus z Nepo zagrał taki ruch e, pod tytułem Skoczek A5 oddając pionka na E5. No, to takie ciekawe warianty. Pewnie Janek był przygotowany na coś takiego i chciał zapewne to powtórzyć, ale Magnus zagrał teraz Roszadę i posunięcie. A4. Grozi wybicie na B5 i widzimy, że wieża jest tutaj na związaniu, więc trzeba zadziałać. Mianowicie wieża B8, teoria, teoria, tu są tak wyklepane ruchy, ABAB i posunięcie H3. Wydaje się, że tak sobie panowie grają spokojnie, nic się wielkiego nie dzieje i itd. No ale taki jest urok partii hiszpańskiej, że czarne na pewno walczą tutaj o wyrównanie, gdyż ciutkę lepiej mają białe. Ale nie pytajcie mnie dlaczego, to jest ocena silnika, ja się w to nie bawię, to jest tak ekstremalnie Wysoki poziom, że różnica 0,5 na przykład to jest myślę, że praktycznie żadna różnica, jeżeli chodzi o debiut. Posunięcie D6 ze strony Mistrza Świata, posunięcie C3. Ten ruch przygotowuje na pewno posunięcie D4. Może przygotowywać ewentualnie można też zagrać skromniej, spokojniej, pozycyjniej, posunięcie D3, aby następnie przygotować na przykład posunięcie D4. B4 ze strony Mistrza Świata, D3 zostało zagrane przez Janka, bicie na C3. Zobaczcie, że tutaj sprytnie też Magnus stara się uwolnić wieżę na wolną linię, ale to są takie myślę, że niuanse. No i teraz czym odbić tego pionka, czy skoczkiem, czy pionkiem? Pytanie do Was, no to jest oczywiście pytanie retoryczne, tutaj zdecydowanie trzeba bić pionkiem, żeby ustawić pionka bliżej centrum, te piony jak są złączone, to są zdecydowanie silniejsze. Jakbyśmy zbili skoczkiem, no to ten pionek B2, no niestety nie ma jakiejś super przyszłości, no bardzo brzydko to w każdym razie wygląda, ta wieża po prostu celuje w piona, może kiedyś go tam zje. No ale teraz nastąpiło wybicie BC, posunięcie H6 ze strony Mistrza Świata, goniec na E3, wieża E8, rozwojowe ruchy. Wieża E8 jest po to, aby na przykład schować gońca na F8. Ja myślę, że Hiszpanka jest też takim debiutem nieco strategicznym, oczywiście ona może być ostra, może być strategiczna. Tutaj widzimy, że jedna osoba i druga próbują grać, no tak manewrują, czyli najpierw ustawiają coraz lepiej swoje figury. Na przykład teraz H3, zobaczcie, dobrze się sprawdza, że nie, skoczek nie może wejść i zaatakować gońca. To tak przy okazji to są takie myślę, że proste rzeczy. Skoczek z B1 na D2, goniec właśnie zagrywa na F8, Hetman C2, czyli takie właśnie przestawianie troszeczkę. Posunięć, wieża zawsze się łączą, goniec zagrywa na e6, no i cóż zrobisz? C cóż, cóż zrobić, jak nic nie można zrobić? No trzeba wymienić raczej. No jak goniec a4, no to też nic się nie dzieje, bo goniec wraca na d7, więc Janek postanowił wybić, i tutaj wieża postanowiła wybić na e6, żeby nie psuć też sobie pionków. To jest dosyć istotne, gdy mamy symetrię w pionach, i teraz posunięcie d4. Podoba mi się to. Nie jest to ani bojaźliwy ruch, ani taki. Znaczy to jest dobre, takie solidne zagranie. Nasz e, polski arcymistrz e, ma taki charakter gry, że nieważne, e, czy gra z Mistrzem Świata już. E, to znaczy e, na pewno respekt ma, ale nie boi się z nim grać, więc próbuje swoich e, sił i. Nie można grać na remis w szachy, trzeba próbować grać, wygrywać, nawet jeżeli to byłby podwójny Magnus Carlsen. To znaczy, no wiecie o co chodzi, nieważne z kim gramy, staramy się wygrywać i to jest najlepsze podejście w szachach, a nie, że zakładamy, że a, to z tym chcę zremisować, to będę grał na remis. Zwykle jak gramy na remis, to przegrywamy, tak, to w szachach działa. Pionek zbił na D4 i tutaj czym odbić? Czy pionkiem, czy skoczkiem, czy gońcem? Otóż... Gońcem byłoby najgorsze, no bo nie chcemy tego gońca za skoczka wymieniać. E, tutaj, wybicie pionkiem okazuje się, że no pewnie większość osób z marszu by tak zagrała. Nie byłoby to najlepsze, ale nie byłoby to przegrywające absolutnie. Ale skoczek B4 i już się robią jakieś tam nieprzyjemności z tytułu, że skoczek stał się aktywniejszy. E, tutaj, e, bicie skoczkiem jest dobre z tego względu że no tak, niby pionek jest na c3 słaby, ale to jest chwilowy zabieg, dlatego że atakujemy wieżę, atakujemy skoczka, więc czarne są zmuszone do wybicia na d4 i teraz pionek wybija na d4. Piony złączone, wolna linia, mi się pozycja białych bardzo podoba. Zauważmy, że goniec jest mniej aktywny, skoczek troszeczkę ograniczony, bo też tam do centrum nie może wlecieć. Te figury dobrze kontrolują centrum, no i wolna linia przede wszystkim i nastawiamy się na pionka C7 prawdopodobnie. Hetman zagrywa na E8, Magnus szuka takiej opcji, no wymień mi tam tego pionka, to ja uderzę tutaj na E4. Teraz Janek zagrywa posunięcie D5. Po tym ruchu wieża no, musi ruszyć, nie może wybić, no nie możemy czarnymi stracić jakości tak po prostu. Wieża E7. No i teraz Janek zagrywa wieża A4. E... Nie czuję się zbyt kompetentny, żeby powiedzieć, czy to jest dobre posunięcie, czy można by było zagrać lepsze, nawet jeżeli mam tutaj do pomocy silnik. Ten silnik, silnik czeskomowy nie jest jakiś największych lotów, oczywiście on jest silny, ale na pewno Janek bazuje na silnikach jeszcze mocniejszych do przygotowań. Tutaj dosyć ciekawą opcją, znaczy ciekawą, ciekawą podstawką byłoby zagranie F3. Trzeba bardzo uważać, ten ruch się narzuca, żeby bronić pionka, ale taka przykra niespodzianka mogłaby nastąpić pod tytułem właśnie skoczek. D5, jeżeli byśmy wybili, no to wieża zbijali proste, że tutaj czarne są na wygranej pozycji. Wieża zagrywa na A4, jak wspomniałem, i wieża B2. No właśnie, zobaczcie, wieża się podstawia podbicie, ale tutaj zwrócimy uwagę, że ta wieża również jest teraz broniona, a jak jest broniona przez Hetmana, jak Hetman wybije, a wybić raczej trzeba, no to Hetman odbija. To taki mały zabieg, też kosmetyczny, można powiedzieć. No i teraz Janek zagrywa goniec D4. Ruch narzucający się, chce zbić skoczka i byłoby super. Lecz właśnie w tej sytuacji wydaje mi się, że dobrym posunięciem byłoby na przykład F3. Mimo wszystko, takie oczywiste posunięcie. Zobaczcie, łańcuch pionów jest tutaj naprawdę bardzo. No tutaj głównie chodzi o F3, E4, D5. Te pionki się ładnie bronią. To wygląda bardzo, bardzo dobrze. I teraz pytanie jest takie, co mają grać czarne, bo białych plan mógłby polegać na tym, żeby ustawić wieżę na c1 i uderzać w pionka c 7 czyli zaatakować jedyną taką słabość czarnych w tym momencie. Goniec jest wyłączony z gry. No w ogóle yy, uważam, że białe tu mają świetną grę, nawet silnik się z tym zgadza i pokazuje plus 1 około 30. No to jest dużo, to już jest dużo, ale to, że silnik mówi, to nie znaczy, że człowiek też za tym podąży. Ale na przykład, po ruchu E3, jakby na przykład Hetman zagrał na E8, to taka mała odnoga, no to powiedzmy, Hetman mógłby zagrać na C3, aby już tam się ustawić na pionka, cały czas kontrolując diagonale, na przykład skoczek H7, a w jakim celu skoczek H7? A w takim, żeby uderzyć... Ruch F5. No i za bardzo nie ma tutaj jak tego bronić. Posunięcie G4. No okej, okay. można by było zagrać G4, a to potem jest G6, i też F5 byłoby kierowane w stronę tutaj białych. Na przykład, jakbyśmy zagrali skoczek B3 dosyć tak aktywnie i dynamicznie, po ruchu F5 moglibyśmy wtrącić ruch skoczek D4. Zobaczcie, że skoczek znajduje już fajne placówki, i po wybiciu na E4. Skoczek C6 może sobie zagrać z atakując wieżę. No wieża musi raczej odejść i goniec D4. Jesteśmy na związaniu, tego pionka za chwilę odzyskujemy. No więc myślę, że ta pozycja byłaby bardzo obiecująca dla białych. Wydaje mi się, że tak, bo bardzo aktywny skoczek, bardzo pasywny goniec. Skoczek też wycofany. No Magnus takie pozycje białymi to raczej, raczej nie marnuje okazji. próbuje, yy, no ale dobra, to tak... Yy, można by gadać, kto by grał tutaj białymi, kto czarnymi, prawda? W każdym razie była taka opcja dosyć ciekawa. No ale Janek zagrał gońcem na d4. W tym momencie skoczek na h5. Ten skoczek szuka jakiejś opcji aktywnej na f4, oczywiście. Wieża A1: jak najbardziej najlepsze ruchy silnikowe. Zagrywa Duda Hetman d7. No, i Hetman zagrywa na C3. Może nieco dokładniejsze było Hetman C2, ale to już takie mikro niuanse, o co chodzi. Może, żeby troszeczkę zapobiec takiemu posunięciu jak F5, chociaż F5 i tak wchodzi. Ten ruch się za chwilę pojawi, wytłumaczę o co w tym biega. Tutaj po Hetman D7, Hetman C3, skoczek F4. Hetman zagrał na F3 na Skoczka. Skoczek G6 sobie uciekł i Skoczek się tak przestawił dosyć lepiej, bo z H5 wylądował na G6 i już ma aktywną opcję na E5, powiedzmy. Wieża C1 na pionka. Ja myślę, że Janek tutaj czuł, że no niestety podział punktu jest bardzo blisko. No ale walka trwa dalej. Hetman A4 i Hetman D3. No i teraz właśnie Mistrz Świata zagrywa bardzo ładne posunięcie. Takie naprawdę. Nie jest to narzucający się ruch, jest to właśnie ruch F5. Ruch F5 jest bardzo y, fajnym ruchem. Jak zauważyłem ten, y, to posunięcie po raz pierwszy w partii, myślę o co chodzi. Ale po chwili patrzę, aha, tu wchodzi tu, tu wchodzi tu i już są małe problemy. Otóż, jeżeli byśmy zbili, bo tylko to biorę pod uwagę y, na pierwszy rzut oka oczywiście, ale bić nie wolno, ale jeżeli byśmy zbili, no to. Skoczek F4, no i grozi e, na przykład wzięcie na D4 i skoczek E2 i wzięcie tutaj. Taka taktyka się pojawia. Ale hetman C4 się ratuje. E, bo teraz tak, jak damy szacha, to król odchodzi, a tutaj wymiana hetmanów jest w zasadzie nieunikniona. Zwykłe wymiany. W każdym razie, po wymianie hetmanów najpierw bierze C4 no i tutaj skoczek na przykład zagrywa na D5. Odbicie piona i to czarne mają szansę partię wygrać, tak. Mówię wprost, bo są dwa wolne pionki złączone, więc no nie można tak grać białymi absolutnie. Po ruchu F5 Janek zagrywa G3. Bardzo ładnie nie wpuszcza tutaj skoczka nigdzie przy okazji i teraz Magnus wybił na E4 skoczek E4. Hetman e8, skoczek c3 no, Nie są to jakieś super trudne ruchy Wieża 1 zobaczcie, że Magnus tutaj wymienia wieżę Król g2 zagrywa i Hetman wraca do obozu Hetman zagrywa na b5 z próbą wymiany A to jest sprytne, bo jeżeli czarne by wymieniły No to białe zdobywają piona i robi się nieciekawie Tutaj Janek miałby bardzo duże szanse Żeby wygrać tę pozycję po hetman b5 Jednak no wiadomo, że Magnus takie rzeczy widzi To jest oczywiste Hetman zagrywa na C8. Hetman na D3 z powrotem. Skoczek E7. Hetman E4. Jakaś. No, centralizacja. W ogóle dobrze to wygląda u białych z punktu strategicznego. Zobaczcie pionki na czarnych polach. Gońce czarnopolowe. Lecz po C6 i biciu na C6 panowie zgodzili się na remis. Jest to. Absolutnie, chyba uczciwy wynik. Bardzo ładna gra w ogóle Janka, chodzi o solidność, to jest bardzo ważne. Ja sobie zda zdaję sprawę, że na przykład niektórym ta partia może się nie podobać, może być nudna. Owszem, tak też może być, ale pamiętajmy, że Tata Steel rządzi się swoimi prawami. Jest to maraton szachowy, Wimbledon szachowy. 13 rund to jest bardzo dużo, wysiłek ogromny, no więc, panowie. Taki remis dla Janka, tutaj z Mistrzem Świata, nawet białym kolorem. Jest to bardzo dobry wynik, więc uważam te partię za sukces, za bardzo solidną grę. To jest najważniejsze. Gratulujemy, trzymamy kciuki. Janek po trzech rundach ma dwa punkty na trzy możliwe, dwa remisy. Żadnej partii nie przegrał, więc jest dobrze, trzymamy kciuki. A kciuki dla szachusia również się przydadzą. Pozdrawiam serdecznie, cześć.